Proszę bardzo. Rozumiem, że pan premier teraz odpowie na pytania. Zebraliśmy sporo tych pytań. Ja starałem się szybciutko, proszę państwa, tak te pytania posegregować, tak żeby one miały, ponieważ one się powtarzają, docierają jeszcze następne pytania. Postaramy się w takich pakietach w miarę precyzyjnie oddać ich sens. I tak, taki pierwszy pakiet może dotyczy naszego regionu szeroko pojętego. Jak pan premier widzi szansę na rozwój infrastruktury na Podkarpaciu? Chodzi tu oczywiście o drogi szybkiego ruchu, chodzi o całą ścianę wschodnią. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł na ścianę wschodnią? Proszę państwa, mieliśmy ten pomysł, on był realizowany z S19 na czele. No, to zostało zakwestionowane, my z całą pewnością do tego wrócimy. No, powrót będzie w trudniejszych trochę warunkach, bo nie ma już tego specjalnego programu dla wschodu, który myśmy wywalczyli, kiedy były rokowania w 2006 roku. Tych pieniędzy już nie ma, niestety. Przy lepszej polityce na pewno by się te parę miliardów euro jeszcze dodatkowo na to dało zdobyć w Unii Europejskiej, no ale zaniechano tej polityki. Ale generalnie, no w ramach tych 300 miliardów, o których tak lubi mówić Tusk, no taką politykę po prostu trzeba prowadzić. Żeby zaktywizować gospodarczo ten region, to przede wszystkim musi być uruchomiona oś północ-południe, przy tym to musi być część osi europejskiej, ale no ta część przebiegająca przez Polskę to jest nasza odpowiedzialność. To musi być od Bałtyku do granicy południowej Polski, po to, żeby szło to później dalej, taką czy inną drogą, ale aż gdzieś tam do Turcji i nawet jeszcze dalej. Pomysły są stare, to jeszcze sprzed I wojny światowej, wtedy oczywiście nie chodziło o autostradę, tylko o linię kolejową, ale to by zmieniło mechanizm gospodarczy i w jakiejś mierze nawet mechanizm polityczny w Europie. I to są tego przeciwnicy, bo to nie wszyscy są tym zainteresowani, a my powinniśmy to zrobić, to jest oczywiste. Pierwsze propozycje takie do nas przychodziły już na samym początku lat 90. Ja byłem wtedy szefem kancelarii prezydenta Wałęsy i to mnie się z takimi propozycjami już wtedy zgłaszano, ze strony na przykład Szwedów. No niestety nic w tym kierunku nie zrobiono, myśmy zaczęli, tam jakieś niewielkie odcinki zostały przygotowane, trzeba do tego wrócić i to jest pierwszy warunek. Drugi warunek to są mosty na Wiśle. To wszyscy ekonomiści mówią jednym głosem. To, że to na wschód od Wisły jest gorzej rozwinięte, jest mniej zasobne niż to na zachód, to wynika dlatego, że Wisła jest realną przeszkodą. Po prostu jest za mało mostów. Powinno być drugie tyle albo jeszcze więcej niż drugie tyle mostów. Po prostu przedostanie się przez Wisłę powinno być żadnym problemem. I te mosty były przezaplanowane, no, tylko trzeba je wybudować. Jak jest 300 miliardów, do tego powinno dojść przynajmniej ze 150 polskich. Przy dobrej polityce to by się na pewno udało. No to można zdziałać dużo, to nie jest jakaś gigantyczna suma, to musicie sobie państwo też z tego zdawać sprawę, ale to jest jednak, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, jednak suma bardzo, bardzo znaczna. Ale pod jednym warunkiem, szanowni państwo, że nie będą kraść. No tak. No jeżeli w Polsce kilometr autostrady, niezależnie od tego, jak się bardzo zapierają ci z Platformy Obywatelskiej, kosztuje tyle, jakby Polska była krajem alpejskim, no, a jest równinnym i w zasadzie przez góry autostrad się w Polsce nie prowadzi, w zasadzie na jakieś może króciusieńkie odcinki, to co to znaczy? No to znaczy, że tam po prostu jest wielki podatek korupcyjny. No. Było nagrane to taka rozmowa między przedsiębiorcą, który dostał na kawałek drogi katowickiej zlecenie, wygrał przetarg, rozmawia ze swoją żoną i mówi, no teraz to będę ci mógł Porsche kupić, tak, prawda, jak normalny mąż, to może 3 kwiatki kupić swojej żonie, a jeszcze do tego, no teraz to będziesz mogła sobie 5 mieszkań w Barcelonie kupić, a nie jedną, bo ona chciała mieć mieszkanie w Barcelonie i tak dalej. I ona sama pyta tego męża, czy to jednak nie jest dziewstwo. Biorąc pod uwagę. Sama jest uczciwsza i mówię, no on jej tłumaczy, że nie. Ale oczywiście, że jest dzierstwo, proszę powiedzieć. To jest dzierstwo. Najnormalniejsze na świecie jest dzierstwo. Te ceny są po prostu skandalem, tylko że na to jest zgoda, bo pamiętajcie, ta władza doszła pod do rządów pod hasłem,
że walka z korupcją to jest przestępstwo. Z nas robiono przestępców za to, że walczymy z korupcją. To jaki to był sygnał dla tych, którzy się chcą korumpować? Że teraz wolno. Gdzie jest najwięcej pieniędzy? Tam, gdzie są środki europejskie. Więc gdzie oni poszli? No tam, gdzie jest najwięcej pieniędzy, no wiadomo. I mamy dzisiaj tego skutki. Za te same pieniądze, które wydano, można by w Polsce zbudować nieporównanie więcej, gdyby to było na uczciwych zasadach. To znaczy na takich zasadach, że jak przedsiębiorca ma zamówienie na 100 milionów, to jego zysk to jest 10. Czyli dobry zysk, 10%. Ale nie, to nie może być na takiej zasadzie, że jego zysk to jest 50. Bo to jest rozbój po prostu. Następne pytanie z zakresu służby zdrowia. Panie premierze, jak pan widzi problem służby zdrowia? Jak można zaradzić likwidacji szpitali, zmniejszyć kolejki do specjalistów? Dlaczego służba zdrowia w Polsce jest tak fatalna? Proszę państwa, ja powiem więcej. Dzisiaj droga wyznaczona przez obecny system dla służby zdrowia to jest droga po pierwsze do jej prywatyzacji, po drugie do jej odpłatności. Jeżeli tego nie zareagujemy, to w krótkim czasie służba zdrowia będzie odpłatna i prywatna. Jak to można zatrzymać? To jest tylko jedna droga. Trzeba powrócić do finansowania budżetowego. I taki plan gotowy jako projekt ustawy my mamy. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Ale tą drogą my możemy zrobić jeszcze jedno. To znaczy doprowadzić do tego, żeby te fatalne wręcz relacje, które dzisiaj funkcjonują w służbie zdrowia, na takiej zasadzie, że jedni mają kontrakty po 1 000 000 złotych, dokładnie 1 000 000 złotych rocznie, a inni mają kontrakty, znaczy mają płace typu tam 1500 zł, że praca lekarzy w bardzo wielu szpitalach jest taka, że no w południe to już ich nie ma w szpitalu, że to się wszystko skończy. Ja chcę jasno powiedzieć, zawód lekarza jest bardzo trudny, wymaga bardzo długiego kształcenia, jest bardzo odpowiedzialny i powinien być bardzo wysoko opłacany. Ja to całkowicie akceptuję. Ale wszystko musi być w jakichś ramach, jakiejś przyzwoitości, a poza tym praca pielęgniarek jest też bardzo trudna i też bardzo ciężka i też powinna być przyzwoicie opłacana. A u nas jest właśnie na takiej zasadzie, że pewna grupka wszystko bierze, a reszta tam ledwie co ze stołu pańskiego spadnie. Więc tak to dzisiaj funkcjonuje, więc trzeba to zmienić i nie ma innej metody niż powrót do finansowania przez budżet. O szczegółach nie będę mówił, to na pewno nie jest ten typ finansowania, który spowoduje, że będą pieniądze zabierać ze służby zdrowia. Na pewno tego nie będzie. Wręcz przeciwnie, będzie ich więcej. Teraz oświata, polityka prorodzinna. Panie premierze, oświata jest dzisiaj polem doświadczalnym dla różnego rodzaju środowisk demoralizujących młodzież. Co PiS zamierza zmienić w oświacie podejście do władzy? Przepędzić te środowiska ze szkół. Proszę państwa, wracamy do normalnej szkoły, która ma mieć wysokie wymagania merytoryczne, wysokie wymagania, jeżeli chodzi o dyscyplinę. Dzieci nie mogą, czy młodzież nie może nauczycielom na głowę wchodzić. I ma kształtować polskich patriotów, czyli mocną tożsamość. Do tego nam jeszcze być potrzebne. I taką szkołę trzeba budować, to nie będzie łatwe, ale taką szkołę chcemy budować i to nie ukrywamy tego w najmniejszym stopniu. A te środowiska po prostu tak prawda demoralizatorów, to jest demoralizacja i to nie tylko szkoły, to już przedszkole też. Wychowanie seksualne dla 4-latków, to przecież to tego to chory człowiek na umyśle by tego nie wymyślił. Czy zgodziłby się pan, żebym ja pana przeszkolił, przyszedłby pan do mnie kiedy na przeszkolę? No dziękuję bardzo, dziękuję. Dobrze. Następne pytanie dotyczy problemów młodzieży. Panie prezesie, co z młodzieżą? Dlaczego w Polsce rodzi się tak mało dzieci? Dlaczego młodzież z Polski ucieka? Proszę państwa, co jest potrzebne, żeby ludzie zostawali na miejscu, żeby zakładali rodziny, no i żeby były dzieci? Po pierwsze praca, po drugie mieszkania. To są te dwa podstawowe warunki. No oczywiście musi być też odpowiedni nastrój społeczny, taki, który sprzyja rodzinie. Sprzyja także temu, żeby były dzieci i żeby te dzieci wychowywano. W Polsce tak, pracy nie ma,
deficyt miejsc pracy w Polsce to jest około, no tak między 4 a 5 milionów. Czy to jest do nadrobienia? Proszę Państwa, 2 lata żeśmy rządzili 1 300 000 nowych miejsc pracy. 2 lata. To jest do nadrobienia. Tylko trzeba po prostu inaczej Polską rządzić. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, program mieszkaniowy. Metodą deweloperską ogromna większość Polaków nie ma szans na mieszkanie, bo nie jest w stanie zdobyć takich pieniędzy, żeby w ten sposób móc pierwsze mieszkanie kupić. Nawet jeżeli się zadłuży, zaryzykuje, no tego. Stąd potrzebne jest budownictwo mieszkaniowe i to my mówimy jeszcze jako porozumienie centrum. Od 20 paru lat żeśmy o tym mówili. Dla ludzi średniej i mniej niż średnio zarabiających. I taki projekt budownictwa mieszkaniowego na terenach państwowych, tak żeby działka nic nie kosztowała za symboliczną złotówkę, na niskich stosunkowych cenach, ale na średnim standardzie, jest przez nas przygotowany. Oni go mieli w szufladach, jak to się mówi. Kiedy przejmowali władzę, to w szufladach leżał tak zwany plan Barszcza, bo to minister budownictwa Barszcz, ten, który przyszedł na ostatnie miesiące, jak już żeśmy wyrzucili samoobronę z rządu, ten projekt przygotował. Nie chcę tu mówić o szczegółach. W każdym razie jest to taki projekt, który uruchomiony mógłby dać naprawdę duże budownictwo mieszkaniowe. W końcu Zagierka budowana 300 tysięcy mieszkań rocznie, a teraz 150 tysięcy, więc a Polska jest jednak dużo bogatsza teraz niż Zagierka. Więc krótko mówiąc, można ten problem załatwić, tylko trzeba złamać interesy deweloperów. To są potężne siły, to są często miliarderzy, którzy mają ogromne wpływy, także polityczne. Blokują każde rozwiązanie, które uderza w ich interesy. No, my się tym różnimy od innych formacji, że nie jesteśmy uwikłani w różne powiązania. My możemy prowadzić politykę także przeciwko mocnym interesom. Wiemy, że będą nas atakować za to. Ale my się tych ataków nie boimy. I my taką politykę uruchomimy, bo powtarzam, to daje też skądinąd także miejsca pracy, bo gdyby w Polsce budowano dużo więcej mieszkań, to byłoby też dużo więcej miejsc pracy. Krótko mówiąc, to trzeba po prostu zrobić. Plany są gotowe, nie wymaga to obciążania budżetu wcale. W polskich bankach jest nadpłynność. Powtarzam, nie chcę się wdawać w szczegóły. Takie mieszkania, to tak zwana metoda austriacka, byłyby pod wynajem, ale on by przechodził we własność. Znaczy płacąc za wynajem, jednocześnie by się zdobywało z czasem własność. Dlaczego pod wynajem, a nie na własność? Nie metodą grecką czy hiszpańską, czyli kredyt i od razu własność. Dlatego, bo w Polsce to by doprowadziło do tego, że bogaci ludzie zaczęliby wykupywać te mieszkania jako lokatę kapitału. To jestem przekonany. Ja kiedyś byłem w Komisji Etyki Sejmu, czyli sprawdzałem oświadczenia posłów. Wiecie Państwo, do ilu mieszkań dochodzili niektórzy posłowie? Jeden człowiek. Wiecie, ile potrafił mieszkań? 11. Ale to oczywiście były mieszkania jako lokata kapitału. To nie były mieszkania, gdzie on mieszkał, albo jego rodzina mieszkała, tylko po prostu stały pusta. On miał to jako lokata kapitału. Więc oczywiście chodzi o to, żeby tego uniknąć. Więc taki mamy projekt i on jest, powtarzam, realny. W polskich bankach jest mniejsza nadpłynność niż była kilka lat temu. Czyli jest nadpłynność, czyli nadmiar pieniądze. Ale jest w dalszym ciągu tych pieniędzy dużo. Można to przeprowadzić. I praca i mieszkania, to jeszcze jedna rzecz. Ja tutaj od tego nie zacząłem i o tym nie powiedziałem, ale poprzednie spotkanie zacząłem od pokazania takiej książki, nie wiem, może tam ktoś z kolegów ją przyniósł, takiej książki, wzruszającej książki o życiu chłopca, który zmarł mając 3 lata i którego ojciec walczył razem z matką o jego życie, bardzo ciężko walczyli, przenieśli się stąd do Zabrza i tak dalej, no niestety nie dał rady. Jest pochowany w Poręczyku. Ale dlaczego ja o tym mówiłem? I z takiego osobistego wzruszenia byłem na jego grobie, złożyłem kwiaty, pomodliłem się, ale chodzi także o coś innego. Zważcie Państwo, co w tej chwili jest ciągle pokazywane w mediach i tak dalej. A to matka utopiła, a to matka zabiła, a to z tej, ze Śląska robią gwiazdę i tak dalej. No przecież to jest coś strasznego. Tu jest przykład rodziny, która zachowywała się tak jak normalna rodzina. No przyszło straszne nieszczęście, choroba dziecka, to oni robili wszystko, łącznie z tym, że powtarzam, potrafili się przenieść na wiele miesięcy do Zabrza, bo tam w tamtej klinice można było to dziecko, tego chłopczyka Tobiasza leczyć. Robili wszystko, co można.
I przecież większość ludzi w Polsce jest przyzwoita, bo większość rodzin jest przyzwoita i nie możemy bez przerwy tylko się odwoływać do zbrodni, do jakichś patologicznych przykładów. Powtarzam, potrzebne jest tworzenie nastroju. Nastroju takiego, żeby ludzie chcieli mieć dzieci. Ale ten nasz plan polityki prorodzinnej, który myśmy też przygotowali, kiedy byliśmy przy władzy, on też jest gotowy. On zawiera też takie elementy, takich tego, co się mówi, kulturowych zachęt do tego, żeby były dzieci, żeby no, małżeństwa były zawierane odpowiednio wcześniej, żeby w ogóle były małżeństwa, żeby były odpowiednio wcześniej, bo jak są później, to dzieci jest mniej. No krótko mówiąc, to wszystko razem jest pewna polityka, którą będziemy uruchamiać. No i od razu mówię, nie chcę obiecywać złotych gór, bo nie jestem oszustem, ale my takie plany jak plan Rybińskiego, profesora Rybińskiego, który powiedział 1000 zł na dziecko, traktujemy poważnie. Ja nie mogę Państwu powiedzieć, że my będziemy mogli dojść do władzy i to od razu uruchomić. Po prostu dlatego, że no, taka jest sytuacja kasy publicznej. Ale my będziemy w tym kierunku szli. W tym kierunku szli, żeby rodzina, może nie każda, no bo poza Kulczykowi 1000 zł na dziecko, czy tam na wnuka, jakoś się da radę. Ale żeby te pieniądze jednak były, że to była realna pomoc finansowa dla rodzin, które mają dzieci, bo dzieci to jest w tej chwili najbardziej potrzebne dobro. Jest 400 tysięcy dzieci rocznie, a powinno być 600. Jak tam książka, którą pan premier prosił? To jest ta książka właśnie o tym chłopcu. To są zapisy z blogu tego ojca, który po prostu no, relacjonował. Bardzo to jest wzruszające, ale powtarzam, to też jest, to jest tak, to jest tytuł Czas nadziei. Oni mieli nadzieję, Państwo Jasińscy mieli nadzieję, że to dziecko ocalą, ale nadzieja jest też w takich ludziach, że jednak, no, że jednak Polska jest normalnym krajem, normalnych ludzi. Uczciwy. A nawet właśnie widzę tu Pana Jasińskiego. Panie premierze, co ma pan zamiar zrobić z podniesionym wiekiem emerytalnym? I drugie pytanie dotyczące tego samego, co, jak uratować, utrzymać obecny system emerytalny i co z młodymi ludźmi? Proszę Państwa, zapowiadaliśmy i to jest dla nas sprawa honoru. Dochodzimy do władzy, wycofujemy 67 lat, kobiety 60, mężczyźni 65. Każdy ma prawo, ale powtarzam, nie obowiązuje tylko prawo pracować do 67 lat. I kobieta, i mężczyzna, ale to nie oznacza, że nie otrzymuje prawa emerytalnych. Otrzymuje prawo emerytalne w tym wieku, w tym wieku. Chodzi o to, że no, niektórzy ludzie, wiesz, jest takich, którzy chcą pracować dłużej, w tym wiele kobiet, no bardzo nawet chce pracować dłużej. Ja się z tym stykam. Ja w końcu sam mam 64 lata, więc koleżanki w odpowiednim wieku, no i one w ogromnej większości chcą pracować. Także to jest starsze. Także nie wolno tego zabraniać, ale nie może być tak, że się zmuszę do pracy, no bo to jest metoda, no, której po prostu nie można zaakceptować. Wobec mężczyzn też, ale no przede wszystkim wobec kobiet. To już kobiety ciężko pracujące fizycznie, które się zmusza, żeby pracowały jeszcze po 60, to już po prostu jest okrucieństwo. Poza tym trzeba też pamiętać o roli babci, także jeżeli chodzi o dzieci. Ja sam znam młode kobiety, które mają dzieci tylko dlatego, że babcia się nimi zajmuje. Nawet jedna z pań, która pracuje w moim biurze, no, ma dwoje dzieci, chwała jej za to, no ale ona może mieć te dzieci tylko dlatego, że jej matka już jest emerytką, ale jeszcze całkiem młodą i sprawną kobietą i po prostu zajmuje się dziećmi, bo inaczej by nie dał rady. Także to jest też ważne z tego punktu widzenia. Samorządy. Panie premierze, samorządy nie mają pieniędzy na wykonywanie swoich zadań. Czy będzie jakaś zmiana w tym temacie? Jeszcze jedno pytanie dotyczące samorządów. Troszkę inne. Władza samorządowa to często kliki znajomych i rodzin. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest za wprowadzeniem kadencyjności władz samorządowych? Kadencyjność to jest, ja rozumiem, że o ograniczeniu ilości kadencji. Proszę Państwa, ja nie powiem Państwu, że jak my przyjdziemy, to będzie sztyk,
i nagle worki z pieniędzmi się zaczną sypać nam do budżetu, bo tak nie będzie. Natomiast my jasno mówimy, w Polsce jest ogromna sfera nieopodatkowana, wielki biznes, wielkie sieci handlowe wyprowadzają pieniądze stąd nas. To jest 75-100 miliardów złotych rocznie wyprowadzanych bez żadnych podatków. To są ogromne sumy. I my chcemy to opodatkować, tak zresztą jak jeszcze w innych dziedzinach. Nie chcemy sięgać, do, jak to się mówi, do tych kieszeni płytszych, ale chcemy, że tak powiem, przywrócić tu porządek, bo obecny system podatkowy to jest jeden wielki skandal. To jednych się prześladuje niższymi podatkami, a inni nie płacą w ogóle. Na różnych zasadach. Albo ci mocni to w ogóle, albo na zasadzie właśnie kumoterskich znajomości i po prostu mają różnego rodzaju immunitety. Więc to na pewno zmienimy, no ale nie mogę powiedzieć, że wszystko od razu rozwiążemy. Natomiast mogę przyrzec jedno, jeżeli tu na sali są samorządowcy, a sam widzę, że są, to mogę powiedzieć jedno. My zrezygnujemy z tego sposobu uprawiania polityki, który w Polsce ma już przeszło 20 lat, że się daje zadaniem samorządom, tylko nie daje pieniędzy. Znaczy mówi się tak, no teraz wy to robicie, za to odpowiadacie, a pieniądze to sobie załatwcie. A samorząd nie ma jak załatwić pieniędzy. No, krótko mówiąc, to powoduje, że jest w samorządach w tej chwili najcięższy kryzys od początku ich istnienia. Ogromny kryzys, że tak powiem, w samorządach. Więc my będziemy się starali temu zaradzić, chociaż jeszcze raz powtarzam, no nie mogę Państwu obiecać, że natychmiast wszystko się zrobi ze złego dobrze, bo po prostu no pieniądze to są pieniądze. Na pewno w Polsce może być pod tym względem nieporównanie lepiej, jeżeli będzie uczciwie, jeżeli nie będziemy mieli tej gigantycznej biurokracji, przecież Platforma na zatrudniała tych wszystkich swoich znajomków, tego, że no, nie było ilość. Wiecie, proszę Państwa, to jest tak. Ja nie będę ukrywał, że nawet w mojej partii, naszej partii, czyli Prawie Sprawiedliwości, w sprawie ograniczenia ilości kadencji jest spór. Ja osobiście jestem za. No ale są też w partii tacy, którzy są przeciw. No bo mówią tak, no dobrze, jak ktoś jest dobrym burmistrzem czy dobrym wójtem, no to dlaczego mu zabraniać być dalej, być dłużej? Jest akceptowany. No będziemy musieli ten spór rozstrzygnąć. To jest coraz, rzeczywiście coraz więcej skarg na to, że tworzą się takie kliki, które już zaczynają już międzypokoleniowo, że tak powiem. Już że z ojca na syna to zaczyna przychodzić, więc na pewno ten problem postawimy, na pewno będziemy go próbować rozwiązać i na pewno będziemy w tej sprawie zdecydowani. Zresztą w ogóle będziemy zdecydowani walczyć z nadużyciami, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Prezesie, polskie sądy są zaprzeczeniem sprawiedliwości. Sprawiedliwości nie ma, szczególnie dla ludzi biednych. Ja się z tym zgadzam, mówię sam prawo. Proszę Państwa, to jest tak. Na pewno się za to weźmiemy. Jeżeli Bóg sprawi, a nie Bóg właściwie, tylko Państwo, że będziemy mieli tak jak na Węgrzech, to zmienimy konstytucję i bardzo przebudujemy sądy. Ja chcę być uczciwy. Są uczciwi sędziowie i są uczciwi prokuratorzy. Nie można powiedzieć, że wszyscy są źli, bo to byłaby nieprawda. To byłaby krzywda dla pewnych ludzi. Natomiast tych złych jest bardzo wielu i bardzo wielu jest takich, którzy może nie są tacy bardzo źli, ale patrzą na to zło i akceptują. No nie mają odwagi jakiegokolwiek przeciwstawienia się. Po prostu płyną, że tak powiem, z prądem. I to trzeba zmienić. Jeżeli będziemy mieli tylko większość, to będzie to trudniejsze, bo Trybunał Konstytucyjny będzie pewnie tutaj nam stawał na przeszkodzie i na pewno będzie potworny wrzask w Europie. Przecież jak Orban tylko chciał wiek emerytalny obniżyć, żeby się pozbyć części starych komunistycznych sędziów z 70 lat do 72, to też już Unia Europejska zaczęła ingerować. A dlaczego? Bo różne interesy europejskich lobby, europejskich firm wielkich zasadzają się na tym, że oni mają w kieszeni sądy tutaj w tej części Europy. No więc, bo to takie jest, proszę Państwa. Przecież myśmy wiedzieli na przykład, jak żeśmy rozgrywali sprawę PZU, że my jej nie możemy dać do polskiego sądu, bo tu na pewno przegramy. Tu polski rząd na pewno przegra. Polskie sądy potrafią matką zabierać dzieci i oddawać je Niemcom. Niemieckim ojcom. Przy czym nie ma, matki nie są patologiczne, absolutnie się dziećmi zajmują,
a ojcowie są tacy, no powiedzmy sobie tego. No, no tak to niestety wygląda. No, jest jakiś kompleks, jakiś taki kompleks niższości wśród tych ludzi. Trudno mi to określić. Na pewno sądy trzeba przebudować, my to widzimy i na pewno podejmiemy wysiłki. Jeżeli będziemy mieli dużą większość, to bardzo daleko idące. Jeżeli będziemy mieli mniejszą większość, to ile się da zrobić, to z całą pewnością zrobimy. I przede wszystkim nie będziemy się bali o tym mówić. No i ponieważ są różne możliwości pokazania, jak wyglądają sądy w różnych częściach Polski, ze szczególnym uwzględnieniem tu w tym województwie, to my to pokażemy. Społeczeństwo to zobaczy. I to też będzie mocne uderzenie. Prawo i Sprawiedliwość zawrze koalicję po wygranych wyborach parlamentarnych. Profesor, my chcemy sami wygrać. No z kim mamy zawrzeć koalicję? Platformą, jaka jest, każdy widzi. Z SLD, postkomunistami, którzy bronią tego systemu jak niepodległości, tego systemu, dzięki któremu w ogóle istnieją, bo gdyby w Polsce zrobiono porządek po 1989 roku, już dawno by o nich zapomniano. Z tym z Biłgoraja? A jaki jest PSL, to żeście Państwo zobaczyli tu w waszym województwie? I z młodzieżą to, proszę Państwa, zawsze, tylko no, młodzieży w Sejmie z natury rzeczy nie za dużo. No. Przyszłość w rękach jest młodzieży. Młody władza się należy. Tak byli, rządzili, pomagamy. No to dziękuję, ponieważ ja należę do starszych, znaczy, że już nie mam szans, przynajmniej u Pana. No może inni będą jacyś względniejsi wobec mnie, ale zobaczymy. U młodzieży umysł. Zbliżamy się. Widzę, że mam do czynienia z poetą. Zbliżamy się już do ostatnich pytań. Pytania bolesne, czy pytanie bolesne. Panie premierze, jak pan widzi problem sprawy Smoleńska, katastrofy smoleńskiej? Proszę Państwa, to jest problem, którego się nie rozwiąże, póki w Polsce nie będzie innej władzy niż ta, która jest w tej chwili. No, nie tak dawno ambasador amerykański powiedział, że oni są gotowi pomóc, tylko musi się zwrócić o to polska władza. Ja nie twierdzę, że oni mają wszystkie informacje, bo oczywiście pewnie nie mają, ale na pewno mają choćby zdjęcia satelitarne. Ja mam. No. Wszyscy mieli i robili, co by chcieli, udawali, że badali. Proszę Państwa, ale to jest tak, że ja chcę jasno podkreślić. Powiedziałem to ambasadorze amerykańskim, ale to jest przede wszystkim polska sprawa. My musimy się nauczyć, że polskie sprawy rozwiązujemy sami. Tu możemy liczyć na NATO. My jesteśmy przez sojusznikami ze Stanami Zjednoczonymi w NATO. No na Unię to może nie bardzo. Ale przede wszystkim tu musi być władza, która chce dotrzeć do prawdy i wtedy normalnymi metodami śledczymi sądzę, że do tej prawdy dotrzemy, a później trzeba z tego wyciągnąć wnioski zgodne z prawem. No nic więcej w tej sprawie nie mogę powiedzieć. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Niektórzy mówią, Kaczyński chce się mścić. Ja mógłbym się chcieć mścić, bo straciłem brata bliźniaka, to trzeba mieć brata bliźniaka, żeby wiedzieć, co to znaczy stracić, a pośrednio także mamę, bo moja mama by na pewno żyła, gdyby nie była już młoda, ale nie była chora, ale na pewno jeszcze by ze 2-3, może więcej lat pożyła, gdyby nie to, co się stało. Ale mimo wszystko ja mogę przyrzec, że nie będę się mścił, natomiast abolicji nie obiecuję. Panie premierze, mamy jeszcze dla pana premiera niespodziankę. Bardzo prosimy, jeżeli pan premier byłby łaskawie poświęcić dosłownie 10 minut czasu na wysłuchanie naszego chóru. Bardzo prosimy. Dla mnie bardzo miło. Czasem być na zdrowie, a jego
ja postaram się tak z tyłu zapowiedzieć, co chór Soul z Sanoka, ze szkoły muzycznej z Sanoka. Dzisiaj wykona między innymi przede wszystkim dla pana prezesa i zaproszonych gości następujące utwory. Pytasz mnie, słowa i muzyka Andrzej Rosiewicz. Jest takie miejsce, słowa Jan Pietrzak, muzyka Zbigniew Raj. Żeby Polska, słowa Jan Pietrzak, muzyka Włodzimierz Korcz. Przepraszam, to będzie czwarty utwór, a trzeci będzie Hej Bystra Woda, polska melodia ludowa. Bardzo proszę. Me.
Jest dużo historii naszej ojczyzny. Jeżeli Państwu ta nuta w sercu gra, to proszę śpiewać z nami. Piasta, kraka, lewa, tu białańcu ludzkich pieśni.
Panie premierze, dziękujemy serdecznie pani Monice Brewczak i zespołowi Soul. Jeszcze skromne upominki dla pana premiera od młodzieży z Leska, od działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy za wszystko. Życzymy, aby pan w najbliższych miesiącach już został premierem. Nie czeka, działa! Dalej premierem, tak jak w pieśni jest, że bociany wracają i premier też wraca. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia przede wszystkim. Dziękujemy za tą nadzieję, bo to jest dla nas ważne. Dziękujemy. To jest dla nas. Dziękuję bardzo.